Szanowny Boże, coś Wam powiem. Będzie można stanąć przed Panem i powiedzieć: oto jestem, nie przekroczyłem żadnego zakazu, zachowałem wszystkie prawa, moje ręce są czyste. Tylko dlaczego puste? Dlaczego nie ma w nich nic dobrego, żadnego gestu bezinteresownej pomocy? Bo dziś właśnie możemy pomyśleć o tej bezinteresowności. Jakże trudno jest zrobić coś bez jakiejkolwiek rekompensaty. Naturalnym nam się wydaje, że za darmo nic nie ma. Tylko zastanówmy się, czy można płacić za miłość. Jak to wygląda? Ona wtedy staje się nieszczera. Jest miłością tylko z nazwy, a nie z natury. O takiej bezinteresowności, czyli czystej intencji i szukaniu nagrody w Bogu, mówi dzisiejsza Ewangelia. Mamy być sługami bezużytecznymi, czyli tymi, którzy nie szukają pożytku z tego, co robią. Sama posługa dla Boga jest nagrodą. Owocem tej posługi jest miłość, która nas buduje. Taka bezinteresowna pomoc niejedno ma imię. Gościnność, dzielenie się czasem i dobrami materialnymi, wysłuchanie drugiego człowieka, zwykłe bycie wsparciem dla drugiego w czasie jego kryzysu. Takich rzeczy nie da się wycenić, nawet nie powinno się o tym myśleć. Dla wierzącego wszystko jest znakiem, dlatego kto kocha, wszystko jest darem. Praca dla Królestwa Bożego już jest naszą nagrodą. Zresztą służba jest wpisana w nasze życie, jeśli autentycznie chcemy naśladować Chrystusa, który przyjął postać sługi. Jest taki motyw w Ruchu Światło Życie, wizerunek Chrystusa sługi, który swoje ręce wkłada w ręce Ojca. Znalazł się on także na tablo mojego rocznika święceń i dla mnie osobiście jest bliski od jakichś 20 lat. Ten sam gest wykonuje każdy nowo wyświęcany kapłan, wkładając swoje ręce w ręce biskupa. To wyraz zawierzenia i zarazem prowadzenia. Zawierzamy Bogu, że On wskazuje nam właściwą drogę i miejsce, gdzie mamy służyć. Wykonujemy to, co do nas należy. A jednym z zadań, jakie ciągle jest dla nas wyzwaniem, jest ewangelizacja, która także jest służbą. Święty Ambroży rzekł: rozpoznajmy łaskę, pamiętając o naszej naturze. Nie chełp się, jeśli dobrze służysz, bo wykonałeś to, co do ciebie należy. Słońce czyni swoją powinność, księżyc też jest posłuszny, aniołowie wypełniają swoją misję. Kościół w katechizmie poucza, że im więcej dobra czyni człowiek, tym bardziej staje się wolnym. Bycie posłusznym przyczynia się do dobra i do sprawiedliwości. Buntowanie się na to i pójście drogą nieposłuszeństwa prowadzi do niewoli grzechu. W ten sposób także umacniamy naszą wiarę, o której przymnożenie prosiliśmy wczoraj. Czynna służba to nadprzyrodzony dar, który jedynie Bóg może dać i powiększać. Sługami nieużytecznymi jesteśmy i czym prędzej tę prawdę zrozumiemy, tym bardziej będziemy szczęśliwi. Nasze ręce nie tylko będą czyste, ale także zapełnione dobrymi czynami. W momencie, gdy pozwolisz Jezusowi pokierować Twoim życiem, staniesz się Jego prawdziwym i skutecznym narzędziem w rozpowszechnianiu Ewangelii i pomocy innym w dążeniu ku świętości. I zapamiętajmy, że jeżeli Bóg sam zaprasza nas do służby, to tylko dlatego, że jest to wyraz Jego ogromnej miłości do nas.